Witam, ty Wichu1993, to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu 7. Wybaczcie, że nie było odcinków, ale ostatnio się dużo uczę i właśnie tak nie było tych odcinków przez to. Ale Minecraft siedział sobie odpalony, a na awku, nie cały czas, ale by siedział. I przez to mamy Chromium! Aż 1000 się zebrało. Trochę dużo. Nie przerabiałem tego Chromium tutaj. W tym, bo przez to szybciej się to przetwarzało i tu się już nie przetwarza nic, a to oznacza, że Ruby też się cały przetworzyło, Ruby Dust, a ten Ruby Ore możemy wrzucić już dalej do maceratora, a Tytanu, bo Bauxite też się przepalał, no to mamy też sporo, a to oznacza, że możemy trochę ruszyć do przodu z Advanced Rocketry, co jest bardzo fajne i w ogóle, i dzięki temu, że mamy ten kochany Arc Furnace, to możemy sobie to po prostu wrzucić i nam się bardzo szybko to wszystko przetworzy. Pięknie. Przecież to nie jest cudne. Właśnie dlatego chciałem tą ten solar panel postawić właśnie po to, żeby Void Miner cały czas działał. I tak naprawdę zauważyłem, że nawet już nie muszę zwracać za bardzo uwagi na to, ile mam tutaj fertilizera, bo nawet jak się tu skończy i nie będzie energii generować, to i tak energii jest na tyle, żeby to właśnie ogarnąć. Dodatkowo zrobiłem cały stack iridium ore, bo tu miałem cały stack ironu. I to przetwarzałem, tylko miałem problem, bo reaktory przestały działać przez jedną noc. W ogóle nie działały, dlatego że skończyła się pamięć. Skończyła się pamięć i wtedy wszystko stanęło. Nie mogło się przetwarzać. Dlatego też dorzuciliśmy tutaj jeszcze więcej pamięci. I mam jeszcze więcej pamięci, że tak powiem, w zapasie. I ogólnie, no, powiem wam szczerze, jak tak odpalonego miałem Minecrafta przez całą noc, przez cały dzień, jak tam wracałem, patrzałem, wszystko działa. Wszystko działa, wszystko lupuje się fajnie, wszystko, no nic się nie zatrzymuje i przez to wszystko żyje. To jest bardzo fajne. Tylko jeden był ten problem właśnie z tym, że energia się, pamięć się skończyła. A to się przetwarza szybciej. Więc jeszcze pokażę wam, ile przez ten czas zdobyłem innych rzeczy. No to pokażę, zobaczmy, ile mam ore, bo jestem sam ciekaw, bo nie sprawdzałem. Mamy 3500 diamond ore. Mamy 552 gold ora, a to chyba dlatego, że się przetwarza automatycznie. A diamond nie. Mamy 4600 lapisu, 8000 iron oru. Mamy 1456 draconium. Ojeju, mamy kobaltu bardzo dużo, black quartz mamy 5500 około, mamy, no jak już mówiłem, ruby ore jeszcze więcej. Co my tu mamy? Quartz 6400, redstone może trochę mniej. Spodziewałem się, że będzie tego więcej, ale zobaczmy jeszcze przerobione rzeczy, bo przecież przerabiają się jeszcze. Mamy 13 tysięcy, no prawie 14 tysięcy golda. Mamy tutaj 11 tysięcy jelorium, trzeba będzie coś z tym zrobić niedługo. Mamy tutaj 17,5 tysiąca silvera. 14 tysięcy osmium. Co my tu mamy jeszcze? Ledu dużo, ironu mniej, bo on się nie przetwarza automatycznie. Tam raz chyba wrzuciłem ręcznie. Ale nie chcę, by on się przeden. Cyanite'a mam dużo. To z czego się cyanite zdobywało? Zapomniałem. Z czego ja to... A, z przetwarzania jelorium miałem szansę na cyanite. Dobra. No, no jest w miarę fajnie, fajnie, fajnie. Co jeszcze tam się zdobywa przez to? Nie wiem, to jest najważniejsze. Mamy... Bardzo dużo tego. A ile ironu jeszcze raz? Iron stoi na 8000. Okej. Okay. Nether starów nie będę miał dużo, bo jak już mówiłem, reaktory stanęły. Iridium mamy spoko. No, przez ten czas trochę mamy tutaj do przodu, więc możemy robić rzeczy związane właśnie z tym. Niech to wie teraz. To wystarczy na dosyć długi czas. Niech sobie to się przetwarza, a teraz ja zobaczę jeszcze, ile mam stali. Mamy stali
0-0. No 10 tam stali było, ale tutaj mamy stali 46. I tu mamy iron. Czekaj, czemu to nie działa? Nie, działa już. Chwila, moment. Co? Moment, moment. Przez to, że się slack przepełnił, to z tym jest problem. Always active. Czemu tu jest w ogóle never active? Chyba nie powinny być. Czekaj, teraz to zgłupiałem trochę. Co się stało? Czemu ty nie działasz? No stal. 46 tylko stali. No to jest niemożliwe. Jakim cudem? Slack. Dlatego. Slack się przepełnił. Gdzie jest void? Upgrade. Void. A wiecie co? Może wrzucę Slack do tego. Wyciągnę tutaj ten, bo Slack ma użycie. Mniej więcej nie chciałbym voidować, bo mogę coś z tego zrobić. Więc wolałbym nie. No i teraz trochę słabo. Bo przez ten cały czas nie przetwarzała się stal. No nie wierzę. Czemu mi to robisz? Gro. Wrzucę tutaj bardzo dużo ironu. Niech się przetworzy cały ten iron na stal. Tylko tyle. Okej. Mamy jeszcze gdzieś więcej stali. Oczywiście nie. No dobra. Przetworzymy tą stal. Musimy zrobić, jak to się nazywało, machine structure, czyli potrzebuje steel rody i zrobimy to tym sposobem bardziej oszczędnym. Czyli zrobimy to tutaj. Jeszcze się upewnię, że na pewno stal się będzie cały czas przerabiać, jeżeli znowu pójdę awczyć długo, chociaż nie potrzebuję raczej, ale tak na wszelki wypadek zrobimy tak, że tutaj postawię szufladę. Czy chcę zrobić void? Nie, nie chcę. Zrobię tutaj szufladę, dam tutaj węgla dużo, może całe bloki? Nie, to po prostu węglem, bo i tak to nie będzie szybciej robić. Więc poproszę o. Nie, dobra, może być. To jest cały mój węgiel. Czyli jeżeli wrzucę coal ore do maceratora, to nie powstanie mi coal, tylko powstanie mi coal dust, coal powder. A to jest problem. Really? Zobaczmy, coal ore tu nie ma maceratora. Coal. Co z tego mam? Nic nie pisze? Okej. Okay. Ej, jak ja mam ta. To, czekaj. To jest problem. No bo ja nie mam teraz dostępu do węgla za bardzo. Węgiel się przerabia, ale bezpośrednio się przerabia. Boże, już wszystkie dark spale tu poleciały. Ja wrzuciłem tutaj 400. Jak cię zrobić? Jeżeli tutaj robię, to powstaje coal dust. Upewnię się. Nie, widziałem węgiel. Ten węgiel się przepala tutaj na co? Grafite. Okej. Okay. Nie chcę. Chcę po prostu węgiel. Dziękuję za węgiel. Mamy tu insert? Nie. Chcę coś zobaczyć. Item. Ja mam item filtry, ale zrobię już nowy. Co się stanie, jeśli dam mu item filter i dam mu call jako whitelista, priorytet 4. No to węgiel poleci, powinien polecieć tam. Ale wszystko inne zostanie, bo ten. No dobra. Chcemy priorytet 5 tutaj. I może zrobimy tak, że damy tutaj blacklistę na właśnie ory. Tylko, że mało tu miejsca jest.
Więc bym chciał advanced. Tu jest. Brakuje mi papieru, poważnie, papieru. Gdzie to jest? Tu? Tu. Ups. Więc tak. Ty. Blacklista. Tutaj będzie. Węgiel nie. Lead dust. No, będzie w blackliście, czyli to ma się przerabiać. Czy ja wrzuciłem to do tego? A. Węgiel, daj mi, zostaw mi węgiel. Trzeba to trochę ogarnąć, bo tutaj jest tyle itemów przerabianych, że to nie na do... Nie, ten, nie ogarniam tego już. Tin powder. Lead dust. To copper powder. Lead dust. Tin. Dobra. Na razie tyle. Więc to. Blacklista, blacklista, blacklista. To nie może polecieć tutaj. Węgiel już nie leci tutaj i powinien on już polecieć. Już chyba węgla tutaj nie ma. No dobra, to ja to ustawię. Dobra, i teraz węgiel leci bezpośrednio do systemu. Bo sprawdziłem. Jeszcze tylko upewnię się. Nie cały węgiel, ale większość poleciała do systemu. I ile tu jest priorytet? Jeden. Może zrobię to całkowicie inaczej. Przebuduję to. Jeszcze mam dosyć duży problem z jedną rzeczą, bo otóż skończył się garnet i nie jest łatwo go zdobyć, powiem szczerze. No, go się zdobywa z Ruby Ore, tylko że trzeba to wykopać, żeby to zdobyć, i metodą zwykłą, taką, no, żeby przetworzyć, to możemy użyć Implosion Compressor, tylko że to wymaga Red Garnet Dust. Coś robi w Windowsie Grinderze i więcej, że tak powiem, dupereli. Czy ja tego nie zrobiłem? Chyba tak, ale to jest wolne jak cholera. Mógłbym zrobić to za pomocą Blockbreakera. I wtedy by było 1 do 1, jeśli chodzi o zdobywanie tego Red Garnetu. Wszystkie to, no to są tak naprawdę wszystkie metody, ale nawet jeżeli bym zrobił ten dust, no to bym musiał wtedy implosion compressor zrobić. No i na to by leciało bardzo dużo. Gdzie to jest? Bardzo dużo. Zgubiłem garnet. TNT. O, gdzie ty jesteś? Rabi. Pszczoły produkują rabi tylko. Tutaj mamy tylko rabi. Gdzie jest to? Tu. W końcu. No i to jest taki dosyć mech sposób. Jedna sekunda. Nie. To raczej nie jest dobry sposób. Więc może mógłbym też scrapboxy tworzyć, ale... Chyba zrobiłem to blockbreakerem. Zobaczymy w ogóle, jak to nam zadziała. Bo mamy blockbreaker w tym miejscu do melonów. I to jest autobreaker i autoplacer. Te dwie rzeczy. Mamy też coś takiego na dole i to aktualnie nie jest używane, bo nie musi być używane, bo nie jest potrzebne w ogóle. Więc jeżeli weźmiemy Rabi Or i postawimy tutaj, to jest aktualnie ten. No i wyłączymy to, to powinno zadziałać. Teraz jest hasblock, ja już nie pamiętam, jak to ustawiłem. True, tak. I to jest block breaker.
który ma działać, kiedy jest boolean not equal. Ta dźwignia była od ogólnie włączenia tego, to jest na puls ustawione, czyli to wysyła puls z tego, kiedy tu jest blok. Jest tu filtr jakiś? Nie ma filtra. No dobra. Więc czemu nie działasz? No, wyłącz. Czy ty naprawdę coś masz z tym Rabior z Tech Reborna? Czy ty będziesz się kłócił z Tech Rebornem i nie pozwolisz mi tego zrobić? To jest na puls. Okej, okay, zobaczmy. Button. Boom i boom. Oczywiście, że się będzie kłócił. A miało być tak pięknie. No dobra. Inny sposób na zdobycie garnetu, bo potrzebuję tego do Restoni. No nie mam pojęcia, co zrobić. Jak to zrobić? Skoro nie mogę tego niszczyć blockbreakerem, może będę mógł to niszczyć czymś innym. Co by tu mamy? Mamy tutaj Long Range Breaker, to jest Actual Edition, to raczej nie będzie też działać. Nie. Jakie to w ogóle breakery są? Phantom Break? Nie. Nic nie ma. Czyżby był problem z tym wtedy? Pomyślę jeszcze chwilę. Ok, znalazłem pewną rzecz, która może być dosyć dobra. Otóż Mechanical Miner z Extra Utilities jest naprawdę fajnym urządzeniem. I po prostu on wymaga grid power oczywiście. Będzie zwiększał wymaganie grid powera co upgrade, więc nie będziemy speed upgrade'a używać, bo mamy tylko 8 do dyspozycji. No i mamy tutaj ten auto placer i jeżeli sobie weźmiemy Rabi, no to on będzie, może nie chce od razu wszystkiego, dosyć szybko działał. No i tak naprawdę to będzie działało prawie za darmo. No bo to nie zużywa energii. Prawie. No teoretycznie nie zużywa energii. Więc mamy tu jeszcze miejsce na Enchanted Book. Więc co jeżeli włożyłbym tutaj fortunkę? I co jeżeli to będzie lepszy sposób rozwalania diamentów z Void Minera niż dotychczas wkładanie tego do Stagmilla. Więc damy tutaj Book of the Quill, damy tutaj emeraldy i damy tutaj, jak to jest, lapis. Więc damy tutaj też lapis i mamy jeszcze kilka leveli do wzięcia. I boom. Więc zobaczmy, co się stanie dokładnie. Teoretycznie wezmę tu czysto, żeby było. Wrzucimy sobie fortunkę i wrzucę 16 tych. Wow. Garnety zdobywam normalnie, ale dużo więcej rabi dostaję. No. To jest fajne. To jest bardzo fajne. Szkoda, że garnety się no, nie za bardzo zmieniają. A garnety tutaj są inne. Fortune 3.2.2. No ale z jakiegoś powodu garnetów nie dostaję więcej. Nie no, co ty. Więc jeżeli wrzucimy tutaj na przykład Diamond Ore, którego mamy tak dużo. Boom 4, boom 6, boom 7, no co, 11, o. No, fajnie. Bardzo przyjemnie, musimy to zautomatyzować. Może to w innym miejscu zrobię, bo tutaj nie mam za bardzo... A nie, czekaj, mam tu dostęp.
Chciałbym zobaczyć, jak ty w ogóle jesteś podłączony, bo tam może być problem. Zobaczymy. Tutaj mamy dwa kanały. Chyba nie będzie problemu. Chyba jest cacy. Więc się nie obrazi, jeżeli podłączę tutaj. Bo to expa daj mi. Okej. No z tym expem to bym musiał mieć jakiś sposób na zbieranie tego expa. Solidifier, nie. Nie widzę tutaj nic, chyba że tu mamy NRJ. O właśnie. Tak mi mów. Oczywiście zabraknie mi czegoś. I tego też zabraknie. I teraz tego mi zabraknie, bo zawsze tak jest. I tego też. Alloy Smelt, Iron i End of Perby. Miałem Pulsating Iron tym. Nie? Wow. Iron i Ender Perły. Muszę to zrobić i wtedy będziemy mieli Solidifier i będzie super. I będzie super. Dobra, tu akurat nie wejdzie ten. Ej, a gdzie się podziała reszta Ender Perły? A tylko 16 miałem, dobra. To zrobimy tylko 16. Bo ten exp jest trochę no słaby. Tak. I brakowało mi tego. Energetic Alloy. A Energetic Alloy już mamy tutaj. Dobra. Przestań, bo sypiesz tym expem, że głowa boli. Ty. Więc XP Vacuum potrzebuje energii, czy nie? Przerzucę cię. Nie, tu nie pasuje. Potrzebujesz energii? Przedziałasz bezenergicznie. Nigdy nie używałem X tego wakuma. Chyba potrzebuje. A może nie? Nie łączy się nawet. XP wakuum. Ja cię nie używałem nigdy. Mamy Liquid XP. Dobra, wręcz. Działaj. Ups. Puste jest, tak. Ja bym ciebie tu postawił najlepiej. Ale nie widzę żadnej możliwości sterowania tym. To nie daje expa, szkoda. Bardzo szkoda, jako że testuję expa, no to chcę mieć. Daj motor. Wakuum. Nie wakumuje. Okej, przeczytałem w internecie, że to musi mieć trochę expa, żeby mogło przyciągnąć więcej expa. Więc sobie tutaj wrzuciłem właśnie trochę więcej expa swojego z mojego ekwipunku. No i zobaczymy, czy to działa. Przyciąga czy nie przyciąga? Tak nie za bardzo. Ciekawe. Zaprawdę ciekawy blok.
Teraz nie mogę wrzucić w ogóle swojego expa. Czekaj, co? Co się przed chwilą stało? Czemu? Ja dostałem 37 poziomów. Znaczy... To było dziwne. Tak szybko mi levele leciały do góry. Toż ty jesteś wakumem, czy w końcu nie jesteś wakumem? Bo teraz to zgłupiałem. Diamond ore, więcej na testy. Teraz co się ty? Zaprawdę ciekawy blok. No dobra, zrobimy to. Ej, a może... Dobra. Zobaczę jeszcze tylko... To jest Experience Obelisk. No to ja już mam. Can output liquid XP to addition tanks. No to... Dobra, walić expa. Nie chce mi to działać, zresztą nawet mi ten blok zniknął, tak po prostu. Nie wiem, co się stało, ale w ogóle całkowicie się zbugował, jak tylko mógł. No ale dobra, więc podłączymy sobie tutaj kable i będą one podłączone do tego miejsca, bo to są właśnie do itemów i one będą leciały do... Tam jest interfejs i będę chciał tutaj, muszę dojść do tego interfejsu, a tu są nawet dwa interfejsy, no tak, zapomniałem. Chciałbym tutaj wrzucić Rabi Or, żeby był zawsze, ale nie chciałbym zawsze, bo chcę mieć Rabi Or też, żeby... mieć na Rabidas, chociaż z drugiej strony mam już dużo tego. Rabidas z Rabisów też mogę zrobić, tylko że mniej. Ej, ale chwila. Moment. Ja Rabidas dostaję z Rabi Or w ilości w maceratorze 2. A z jednego Rabi mam 1. No ale z jednego tego mam dużo więcej rabi i ty to wszystko chcę przerobić. No wszystko. Czyli rabi or. Chcemy tutaj mieć rabi or. Może nie na tym slocie, tylko na tym. I tu jest insert. Tu damy in out. Insert. Chcemy to wszystko wrzucić. Tam będzie tylko output. Extract. Tylko jedna rzecz może wylecieć stąd, mam nadzieję. I to jest Rabi Or. Mam nadzieję, że się nie mylę. Always active. No to ona leci sobie tutaj. Insert. I stąd będziemy ekstraktować wszystko. Ale tu nie możemy pozwolić, żeby leciały rzeczy, których nie chcemy tam. Więc ustawimy sobie mały filtr i ustawimy sobie Rabior tu. Chcemy tylko Rabior. I fortunka jest. O, 4 rabisy dostałem.
No dobra. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o to miejsce. Tak? Czy się pomyliłem? Chyba nie. Chyba działa. O, właśnie. Ta skrzynia jest podłączona jak? Bo ona tutaj nie działa tak, jak powinna. Po prostu rzeczy z tego. Nie, z tego lecą. To jest podłączone tu i tam w górę idzie. Czyli tu idzie in, out. Czemu tu idzie in? Po prostu nam extract. Always active. I tyle. Czyli to będzie działać cały czas. Expa nie daje, nie muszę się tym przejmować. Pięknie. Wszystko. Wszystko. Jeszcze tylko jedną rzecz naprawię, bo też nie zrobiłem tego wcześniej. Jak tutaj nie ma tego właśnie garnetu, to wtedy tu wleci coś innego. I my właśnie chcemy tu ustawić filtr, tak samo jak tu ustawiłem. A filtry ja mam tutaj. Gdzieś miałem skonfigurowane już, ale nie wiem, który to. Więc sobie ustawimy ten filtr tu. I to na pewno nie jest ten. I chcemy tutaj garnet. I wszystko. Nice. Cacy. Dobra, więc to jest zrobione. Czasu zajęło to dosyć sporo. Ale musiałem to zrobić. Musiałem te małe upgrade'y porobić. Jeszcze pickaxe. Tak, dobra. Cudne. Dobra. Przez ten cały czas zrobiło się 223 stali. Dosyć sporo, co nie? Więc przerobimy całą stal na patyki stalowe. Bo będę miał jeszcze więcej stali, a potrzebuję dużo więcej patyków stalowych. I patyki stalowe. I te całe wszystkie patyki stalowe niech się po prostu robią. I potem zaczniemy robić na masę tytanium rody. I będę tak przygotowany do Advance Rockettery. Jeszcze w tym odcinku nie będziemy tutaj nic robić z Advance Rockettery. Będziemy się przygotowywać dalej. Jeżeli zobaczę tutaj sytuację, wyglądała ona tak, że po prostu skończyło się miejsce. Więc chcemy tutaj na pewno wrzucić jeszcze więcej tytanium ingotów i przerabiać wszystko na patyki stalowe i tytanowe. Tu mamy tytanium rody, które nam się też porobią. Miejsce, nie muszę tutaj zwracać za bardzo uwagi na miejsce, tylko po prostu schowam rzeczy do systemu, których nie potrzebuję w tym miejscu. To będzie. Chrom chcę, więc. Są patyki chromowe? Patyki chromowe? Rób. Masz dużo do roboty. Jak zobaczymy, ile mogę teraz chromu zrobić, znaczy machine bloków, to aż będę piękny. Aż będę piękny. No. A musimy to wszystkie jeszcze na plate przerobić. To nie będzie trudne. To będzie łatwe. Po prostu muszę zrobić ze wszystkiego bloczki. Będzie tego. Wow, cały stack bloczków. I wow, cały drugi prawie stack bloczków. I po prostu wrzucimy to tutaj. I magia. Boom. Niech się ładnie przetwarza. A te rabisy, one tutaj będą leciały. Chciałbym cię zautomatyzować też. Wiesz, chciałbym cię zautomatyzować. Nie możesz tak być. Musisz automatycznie przetwarzać rabisy. Mogę coś zrobić z rabisami? Ruby. Nie runy, ruby. Rabisy. Tu są. Czy mogę coś zrobić z rabisami? Crafting. Nic, zbroje. Nic takiego. Grinder. No, chcę właśnie co zrobić. Tylko, że to jest grinder. Macerator. O, tak. Crusher. Nic nie mogę zrobić z rabisami. Przetworzyć. Tylko to.
Do tego się nadają. Do przetworzenia. Mógłbym blok zrobić, ale z bloku nic nie zrobię. Dobra. Z bloku mogę zrobić płytki. Nie. Przetworzymy całe arabisy i zrobimy to. Ile tu mamy kanałów? Tu jest ich 8. Tu jest ich 7. Tu jest 1. To idziesz tu. Tu jest 7 kanałów, tu jest 8 kanałów. Dense. Trzeba cię zmienić, bo mi nie pasujesz tu. Musi być tu dense cable. Chociaż do tego momentu. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Chociaż do tego momentu mamy tu 8 kanałów. A było 7. O, naprawiło się. I tu mamy jedno miejsce na jeden kanał. Ten redstone jest na tym miejscu. To mi tak nie pasuje. Od tyłu mogę cię tutaj... Kompresor, macerator. Ustawić. Musimy zrobić tutaj dziurę. Macerator i... Import czy eksport? Zawsze zapominam eksport. Ok. Eksport tu idzie i damy tu ruby. Idealnie. No i jeszcze acceleration. 2. Jo, bez problemu. No i niech sobie przetwarza. No jeszcze musi wyciągnąć. Ty jesteś niepotrzebny. A wyciągać już wyciąga. Wszystko. Niech się przetwarza. I to będzie automatycznie przetwarzało tutaj. Pięknie. Dobra. To jest. Tam jeszcze nie robię nic, bo będzie... problem z prądem. Nadal nie mam go aż tyle. To bym mógł wywalić, ale nie chce mi się tego wywalać. No, chyba wszystko cacy. Tu jest wszystko cacy. Tak. Wszystko jest jak powinno. Prawie. Bo zawsze może być lepiej. Hops. Trochę się zagolopowałem, bo już zacząłem robić farmę kwiatków, bo właśnie potrzebuję kwiatki. Chcę kwiatki i wtedy dostaniemy barwniki, ale najbardziej mi zależy właśnie na Rose Red. No ale cóż, zagolopowałem się, odcinek by był mega długi, a dlatego mimo, że zacząłem jeszcze robić parę innych rzeczy, to skończymy teraz odcinek i potem kontynuujemy. Stację trzeba zrobić kosmiczną, bo mamy teraz czym zrobić stację kosmiczną na następnym odcinku. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, trzymajcie się, na razie i pa pa!